nie krzęknąłem przed Dominiką. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym Blisko. I dzisiaj chcemy trochę pociągnąć dalej ten temat, który ostatnio dotykaliśmy, tylko bardziej na swoim doświadczeniu. Czyli będziemy Wam mówić o zaręczynach, o tym, jak u nas było z tą decyzją, ale też jak wyglądały zaręczyny. Tak, już w zeszłym tygodniu trochę, dwa tygodnie temu wspomnieliśmy trochę o tym, że zaręczyny mają być majstersztykiem. To znaczy faktycznie to ma być taka przestrzeń, gdzie tak, to mężczyzna będzie się starał o kobietę, gdzie on powinien to zaplanować, przemyśleć, przemodlić, zrobić faktycznie najpiękniej, jak się tylko da. No. Ja się z tym zgadzam. Że generalnie, no właśnie, to ma być trochę taki moment w życiu, okej, jakby wiadomo, ślub ślubem, ale w sumie to jest jedyny taki moment, myślę, jeden z najważniejszych, w którym trochę od was, panowie, zależy, jak to będzie wyglądało, tak w pełni. No wiadomo, jakby zawieraliście pewnie też swoje ukochane na jakieś, nie wiem, randki, nie randki, i to też w dużej mierze zależało od was, no to to musi być takie jeszcze bardziej zaplanowane, jeszcze bardziej dopieszczone, jeszcze bardziej ważne, tak żeby właśnie ta druga strona poczuła się ważna, nie? Po co? Bo dobrze by było, żeby właśnie decyzja o tym, że ja chcę być z drugim człowiekiem do końca życia, jestem na to gotowy i jestem na to otwarty, no to jest jedna z ważniejszych decyzji w życiu i myślę, że warto się do tego przygotować. I tak jak się przygotowujemy, nie wiem, do tego, jak przychodzi dziecko na świat, tak? Tak samo warto się przygotować do tego, żeby się oświadczyć w drugiej połówce. I też ja sobie myślę, że oświadczyny, tak jak ładnie powiedziałeś, są ważną decyzją, nie? Jedną chyba z pierwszych ważnych decyzji. I kurczę, właśnie, warto, żeby one były najpiękniejsze, jakie się da. Też dlatego, żeby się uczyć decyzyjności. To znaczy później każda nasza decyzja wspólnego życia będzie ważną decyzją. Decyzja właśnie o tym, jak ma wyglądać nasz ślub i nie wiem, ile będzie gości na weselu. To niby są błahe historie, ale tak naprawdę okazuje się, że tutaj też mogą być jakieś tarcia, mogą być różnice naszych wyobrażeń, wyobrażeń naszych rodziców na przykład, tak, też, bo wiem, że różnie się to organizuje, ale że też kwestia jest taka, że później w życiu, w już takim naprawdę dorosłym życiu, te decyzje są na okrągło. To jest decyzja, nie wiem, o wynajęciu czy budowie domu, tak, czy wynajęciu mieszkania. To jest decyzja o takiej otwartości i zgodzie na przyjęcie potomstwa na świat. To są decyzje, jakie są związane, nie wiem, z czyjąś chorobą, czy koniecznością opieki, czy z jakimiś problemami takiej natury po prostu czysto ekonomicznej, tak, ze zmianą pracy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, drogi mężczyzno, jeżeli ty na etapie zaręczyn spanikujesz,
No to nie wróży najlepiej. Nie, to znaczy, tak, decyzje ważne spoczywają na mężczyźnie. I drogie panie, ja to po prostu mogę przypieczętować, co teraz powiedziałam. Dlaczego? Dlatego, że żebyśmy my się czuły bezpiecznie, my mamy być zaopiekowane. To nie znaczy, że kobieta ma robić to, co jej chłop każe, tak? Zupełnie nie w tym rzecz. To nie ma, nie wiem, patriarchalnego spojrzenia na to, czy jakiegoś seksizmu. To nie o to totalnie chodzi, nie? Tak. Dokładnie tak, nie? Tylko o to, że jeżeli jesteś zaopiekowana, to oddajesz decyzyjność. Po prostu. Nie? To jest też coś, czego ja się musiałam nauczyć. Ja się uczę cały czas. Tak, że mam takie branie na siebie za dużo. No, ale na szczęście jestem z mężczyzną, który mówi stop. Tego nie ruszaj, zostaw już. No. To zróbmy razem, nie? Albo ja to zrobię wprost. I myślę... No, mów, przepraszam. I wiecie, to też... tak, to też trochę, drogie panie... uczy zaufania, bo właśnie, ty tego nie... W naszej kulturze nie jest to normą, żeby kobieta się oświadczyła mężczyźnie. Jest swego rodzaju ujmą dla faceta. Tak myślę. I wątpię, że w ogóle słyszeliście o takim przypadku, bo ja nie słyszałem. Nie wiem, słyszałeś? O tym, żeby dziewczyna się oświadczyła? Tak. Wprost nie, ale właśnie, tak, o tym, żeby dziewczyna podejmowała decyzję z datą ślubu, jak najbardziej. No tak, tak, ale no właśnie, że to jest, do was to należy, to jest wasze zadanie, panowie, i wy to macie przygotować. To znaczy, to jest trochę, przygotowanie zaręczyn jest takim, w sumie pierwszym ważnym życiowym przygotowaniem, jakie możecie zrobić. I to jest jakaś próba. Jakby... O, w Afryce mężczyźni, żeby gdzieś tam stali się dorośli, tak? To zwykle jest jakiś proces inicjacji tego. Na przykład, nie wiem, ojciec zabiera na polowanie syna, tak? Trochę w tym przypadku to wygląda tak samo. To znaczy, musisz się wykazać, że... jesteś dojrzały do tej decyzji i ty tego chcesz. I to planowanie macie do tego przygotować w jakiś sposób. Wiecie, u nas to wyglądało tak, że ja trochę wiedziałem o tym, że chcę się zaręczyć Dominice. Myślałem o tak naprawdę dwóch datach. Ale wiedziałem o tym, że chcę się zaręczyć i że jakby zacząłem przygotowania do tego pół roku wcześniej od tej daty, którą ostatecznie wybrałem. Jakbym wybrał tą drugą, to by było 10 miesięcy, 9 miesięcy przed tym, nie? To jest kupa czasu. Ale tak, uważam, że trochę taki czas jest potrzebny, bo ty się możesz przygotować do tego psychicznie. A oprócz tego, no, ogarnąć wszystko tak organizacyjnie też. Ja miałem... znaczy, organizacyjnie, no tak. Ja się trochę tego bałem, no bo oświadczałem się mimo wszystko w gdzieś tam świecie pandemicznym i to na pewno nie pomagało, bo ja chciałem się oświadczyć w konkretnym miejscu i nie byłem pewny, że będzie mi dane tam pojechać, to po pierwsze. A po drugie, nie byłem pewny, czy w ogóle nas tam przyjmą. Bo, no właśnie, to był czas, gdzie bardzo ryzykownym, inaczej, no dużo hoteli, miejsc noclegowych i tak dalej było po prostu pozamykanych, nie? Dużo ludzi nie przyjmowało przyjezdnych. I trochę nie wiedziałem, czy to się uda. Ostatecznie się udało, tak jak chciałem. No właśnie, ale ja już te pół roku temu wiedziałem, gdzie to ma być. I to już jest w ogóle, to też jest bardzo ważne i istotne. Bo to powinno być miejsce, w którym przede wszystkim ona będzie się czuła dobrze. Ty jak ty, ale
Twoja druga połówka powinna się w tym miejscu czuć bezpiecznie, czuć się trochę jak u siebie. Myślę, że... Tak, myślę, że wiesz, jakie to jest miejsce. To znaczy, powinieneś wiedzieć, jakie to jest miejsce. To znaczy, słuchajcie, taki mały wtrąc od strony kobiecej, drogi mężczyzno, jeżeli jesteś fanem Legii, ale twoja dziewczyna nie lubi chodzić na żyletę, oświadczenie się na stadionie niekoniecznie musi być dobrym pomysłem. Tak jest. I wiecie, właśnie, to też trzeba przemyśleć, czy mają być to bardziej prywatne oświadczenie, czy publiczne, bo... I to też pewnie wiecie, jakie charaktery mają wasze gdzieś tam wybranki, czy są bardziej, nie wiem. I to nie jest kwestia towarzyskości, totalnie nie. Tylko, no właśnie, znając drugiego człowieka, będziesz wiedział, czy mu to nie będzie realnie przeszkadzać. Bo myślę, że widzieliście się w tylu sytuacjach publicznych i niepublicznych, że będziesz o tym wiedział, czy to będzie okej, czy nie. Ja się trochę bałem mojego miejsca. No i ja się oświadczyłem Dominice w Niepokalanowie. I wiedziałem, że to jest... Miałem takie przeczucie, że to jest dla niej ważne miejsce. Oświadczyłem się w nocy. Na nocnej adoracji, co nie było dla mnie się dziwne, bo ona wiedziała, że jakby ja lubię chodzić na adorację w nocy. Gdzieś tam, zresztą właśnie, mam doświadczenie tego, że na wojsku godziny na nocnych adoracjach, na które ja chodzę, to jest godzina druga, trzecia, czwarta, tak? Jakby to są środek nocy. Totalnie jakby beznadziejna opcja, bo... Nie jesteś w stanie się wyspać ani przed, ani po. Tak, ale to jest jakiś błogosławiony czas wtedy. Ja się często spotykam z tym, że nie ma nikogo. Przy Panu Jezusie i no, to jest dla mnie gdzieś bardzo ważny czas. No, a Misia o tym wiedziała i to nie było dla niej, nie wiem, coś dziwnego, tak? Że chce iść z nią w nocy na adorację. No, i poszliśmy na adorację, okazało się, że w ogóle tam jest mnóstwo ludzi w kościele. Bo była jakaś grupa, nie wiem, rekolekcyjna, nierekolekcyjna. I śpiewali psalmy sobie w kościele, normalnie, głośno. To znaczy, tak, tam była chyba po prostu jakaś grupa pielgrzymów, tak? Związane to było z tym, że no właśnie, kwestia i noclegów, i organizacji takiej pandemicznej. I oni się modlili brewiarzem w środku nocy, pewnie godziną czytań. No i dla nas to było ogromnym zaskoczeniem, że w ogóle jest cały kościół ludzi, że to miało być takie właśnie, takie, że my sobie pójdziemy do Pana Jezusa, a to kurczę, nie ma. Więc nie było po prostu tak jak zwykle. No, ale co? No właśnie, bo w ogóle Niepokalanów jest takim miejscem, gdzie jest kaplica wieczystej adoracji, nie? I ta adoracja jest tam 24 na dobę, 7 dni w tygodniu zawsze. I... Piękne miejsce jest. Piękne miejsce. Tak, tak, piękne miejsce. No i co? I trochę ludzi mnie odwodziło od pomysłu, żeby się oświadczać przy Panu Jezusie na adoracji, no bo to jest w końcu miejsce sakrum, nie? I jakby wchodzimy tam z takimi ludzkimi rzeczami. To była argumentacja w stylu, że no właśnie, tak, zawracamy, zabieramy uwagę Panu Jezusowi, bo ludzie się będą na nas patrzeć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie klękać czy nie klękać przed tą drugą osobą, no bo w końcu jesteś na adoracji, nie? To było bardzo dużo rozkmin takich organizacyjnych, właśnie trochę jak się zachować, nie? Ja w ogóle... To był jedyny szczegół, który ja nie miałem dopracowany tak w całości. To znaczy zastanawiałem się nad tym, czy to zrobić na adoracji w środku, czy jakby pójść na adorację i dopiero jak wyjdziemy to się oświadczyć, ale w sumie wyszło tak i gdzieś miałem o to pokój, no właśnie, żeby to zrobić tam, nie? I ja podczas oświadczeń nie klęknąłem przed Dominiką. Du 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 dum.
To znaczy, no właśnie, będą takie przypadki, że te oświadczyny będą totalnie niestandardowe i nie będą wyglądały tak jak wszystkie. I generalnie nie widział nas nikt. Poza monitoringiem. Poza monitoringiem, bo co, bo siedzieliśmy tak naprawdę na końcu, na podłodze. No i wszyscy ludzie byli przed nami, obok nas 2 metry siedziała babcia, która na tej adoracji generalnie spała, więc... więc jej też nie przeszkadzaliśmy ani w spaniu, ani gdzieś w takim czuwaniu z Panem Jezusem w tym. No, ale właśnie ja trochę zorganizowałem Dominice podczas tych oświadczeń takie małe rekolekcje, gdzie przeszliśmy sobie przez takie... słowo życia i moje, i jej. No i skończyliśmy na tym, od czego gdzieś jakaś obietnica Dominiki się zaczęła. Tak, to znaczy, wiecie, jak my przyjechaliśmy do Niepokalanowa, ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jedziemy. Bo to też jest taka historia, że my nie mieliśmy zaplanowanego, jedziemy do Niepokalanowa. Tylko ja wiedziałam, że Kacper mnie gdzieś zabiera. Ale też nie traktowałam tego zaręczynowo, bo no bo nie, bo u nas to była transakcja, że tak powiem, wiązana w tym sensie, że umówiliśmy się, że gdzieś tak jak Kacpra zabrałam w jedno miejsce we wrześniu, on do końca roku miał gdzieś mnie zabrać. Tak na takiej zasadzie. Tak, żeby po prostu ze sobą spędzić czas, ale żeby się właśnie trochę dla tej drugiej osoby postarać. Nie, trochę się wysilić, trochę zrobić coś więcej, nie, niż takie, nie wiem, ugotowanie czegoś, czy, nie wiem, zaproszenie gdzieś, nie wiem, do kina, czy gdzieś, chociaż kino w czasach pandemii to tak też wiecie, nie? Ale że, żeby to było wyjątkowe faktycznie, nie? Żeby zorganizować dojazd, nocleg, przemyśleć to, co będziemy robić, żeby to był takie, naprawdę taki dar iż czasu i gdzieś z tego, że ten ktoś może tu odpocząć, nie musi się troszczyć o organizację i w ogóle, i w ogóle. I też oddać jakąś zależność. Tak, tak, wracając też, do też. Tego, o czym mówiliśmy, nie? Tak, tak. I ja się dowiedziałam tak naprawdę w pociągu w Warszawie, jak ruszyliśmy z Warszawy, gdzie jedziemy. No, No i ja się bardzo wzruszyłam też dlatego, że właśnie to był grudzień, więc to był czas jeszcze adwentowy. I dla mnie to, że możemy być w Niepokalanowie, gdzie właśnie kaplica adoracji wygląda tak, że to jest Maria Niepokalana, takich, powiedziałabym, ludzkich rozmiarów. I tam, gdzie jest serce, tak, normalnie u człowieka, jest taka olbrzymia, olbrzymia hostia, nie? I no, i to jest miejsce, w którym ja się zakochałam. I sobie też w ogóle wymarzyłam. Że jak się chcę zaręczać, tak, jak miałabym się zaręczać, to tylko tam. I nie dlatego, że nie wiem, że ładnie wygląda. Nie, tylko dlatego, że to trochę ty, kochani, już o tym dzisiaj mówiłeś, nie? Jaki charakter mają mieć te zaręczyny? Czy mają być publiczne, czy prywatne, tak? No tak, bo to ma znaczenie bardzo. No i tutaj to miało znaczenie. To znaczy, ja chciałam, żeby one były prywatne o tyle, że jesteśmy tylko my dwoje, tak? Nie wiem, nie chciałam na tym rodziców i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wiem, że niektórzy mają takie pomysły i też to jest ich pragnienie i mają do tego prawo. Jeżeli tak chcecie, to tak róbcie, nie? Pod wieżą Eiffla. Na przykład, tak też. Ale że gdzieś ja miałam takie pragnienie, jak pierwszy raz byłam w Niepokalanowie. Kurczę. Że tak naprawdę to są dwie najważniejsze osoby mojego życia. Nie? I że nic więcej nie potrzeba. Tak? Gdzieś Pan Jezus żywy w Najświętszym Sakramencie. Tak? Matka Boża, która też w naszej relacji jakoś jest bardzo ważna. W sumie od samego początku, a nawet przed początku, jeżeli można to tak nazwać. Jakby ja wiem, że to jest tylko miejsce, nie? Że obecność Pana Boga jest w każdym Najświętszym Sakramencie, w każdym kościele, gdzie tylko wejdziecie. Niemniej jednak dla mnie to miejsce było ważne. I tak, jak wsiedliśmy do pociągu, to mi przemknęło przez głowę. Nie? O kurczę. Ale gdzieś
szybko tak tą myśl od siebie odsunęłam. Ale właśnie, nie, Kacper, wspomniałaś, Skarbie, o tym, że to było przygotowanie rekolekcji, bo faktycznie, nie, my czytaliśmy Słowo Życia, to nie było tak, że my tam poszliśmy od razu po przyjeździe. My się do tego przygotowaliśmy, my w międzyczasie sobie obejrzyliśmy film, tak, w międzyczasie Kacper wyciągnął sushi kupione specjalnie na tę okazję, które jedliśmy w celi zakonnej. Jakby takie małe rzeczy, ale to też pokazywało, że to jest ważne, nie, nadawało wartość, że nie było w tym pośpiechu, nie było w tym jakiegoś takiego parcia, że to zaraz się wydarzy, nie? Ja w ogóle też nie miałam, to znaczy widziałam, że on jest przyjęty, nie? Ale też nie miałam poczucia, że jest aż tak bardzo zdenerwowany, jak faktycznie był, nie? Że aż tak ważne rzeczy się też w nim działy w tym czasie. No bo gdzieś widziałam to, że po prostu przeżywa ten czas, nie? Ja też przeżywałam to czytanie słowa i to, że jesteśmy tu razem i w ogóle... No, i dlaczego wam o tym opowiadamy? Właśnie dlatego, żebyście się tym przejęli. To znaczy, żeby zaręczyny nie były takim, nie wiem, kolejną randką. Nie, tylko żeby to była naprawdę najpiękniejsza randka do tej pory waszego życia. Oby później w małżeństwie było tylko więcej takich randek. Nie, ale żeby ta była naprawdę pierwszą z wyjątkowych, najbardziej wyjątkową. Tak, bo wiecie, no właśnie, dobrze by było, żeby te zaręczyny były zapamiętane. I panowie, zróbcie tak, żeby wasze przyszłe żony się tym chwaliły. Po prostu. Tak to znaczy? Bo trochę mam wrażenie, że o to w tym chodzi. Bo mamy taką, a nie inną kulturę i fajnie, żebyśmy to wykorzystali na swoją korzyść, a nie później żałowali, że coś takiego się wydarzyło. I wiecie, jest mnóstwo istotnych rzeczy, kwestia tego, czy właśnie, czy, nie wiem, mówić o tym komukolwiek, że coś takiego się chce zrobić. U mnie parę osób wiedziało, ale na przykład, no właśnie, moi rodzice o tym nie wiedzieli, nie? Zastanawiałem się, czy im o tym mówić. Oni dowiedzieli się następnego dnia rano, bo ja im napisałem listy. I taki był mój pomysł na to. Uważam, że też całkiem dobrą opcją jest to, żeby zaręczyny były wyjazdowe, bo to jest trochę taki czas dla was i żeby tak, macie wtedy przestrzeń i gdzieś właśnie czas, żeby się tym ucieszyć wspólnie, nie? Że to jest całkiem niezłe, przemyślcie to, ale no właśnie, też kwestia tego właśnie, jak ma wyglądać pierścionek, czyli coś, co będzie nosiła wasza przyszła żona tak naprawdę gdzieś do końca życia, jak dobrze pójdzie, tak? Jak nie odmówi. Ale no właśnie, jaki ma mieć kamień? Czy ma być złoty, czy biały, czy nie wiem, ma być z różowego złota, czy w ogóle nie ma być złoty, bo może nie. Kto powiedział, że musi? Wiecie, do was to należy, żeby trochę to było tak perfekt, po prostu. Tak, wiecie, to co Skarbie, to już powiedziałeś, nie, że no, żeby to nie było takie, czego się wstydzimy. Ja myślę, że żadna kobieta się nie wstydzi zaręczyn. Nie w takim sensie, że się tego wstydzi faktycznie. Tylko, że czasami, no właśnie, my się na przykład spotkaliśmy, tak, w gronie gdzieś naszych przyjaciół, rodziny. A z tym, że czasami to było takie właśnie, takie trochę przerażone, takie trochę niezręczne. Myślę, że żadna kobieta się nie wstydzi, ale są faceci, którzy się tego wstydzą. Właśnie o to chodzi, nie? I myślę, że tu jest clue, nie? Że to ma być coś, co czym ty będziesz mógł się chwalić, czym będzie chciała się chwalić twoja przyszła żona, a ty nie będziesz się tego wstydził. Bo wiecie, to jest trochę też... no właśnie, to też pokazuje bardzo... po pierwsze, jak ty znasz tą drugą osobę, a po drugie, jak... jak chcesz ją traktować. To znaczy, z jaką dbałością chcesz do niej podchodzić. Bo im bardziej to będzie
takie dopieszczone, tym po prostu będzie się czuła bardziej doceniona ta druga strona i myślę, że to jest w tym tak, najważniejsze. Bo wiecie, bo tu nie chodzi tylko o pytanie, czy zostaniesz moją żoną. Tu nie chodzi tylko o to, jak wygląda pierścionek. Nie, tu chodzi o wiele takich rzeczy, które się z tym wiążą, a które są niewypowiedziane w tej chwili. Nie, czyli właśnie takie poczucie bycia naprawdę bardzo ważną, bardzo zaopiekowaną, wyjątkową, docenioną. Ale ja też właśnie w trakcie naszych zaręczyn, czy też jakby w trakcie drogi do naszych zaręczyn, tak, czyli tego całego wyjazdu, czułam się przede wszystkim bardzo akceptowana i przede wszystkim bardzo rozumiana. To znaczy miałam takie poczucie, kurde, ten człowiek mnie zna, ten człowiek naprawdę wie, czego ja potrzebuję, nie? No, tak dużo wdzięczności, dużo zachwytu też takiego nad tym, nie? I wiecie, nie ma idealnych oświadczeń. Idealne oświadczyny są takie, jakie chciałaby mieć wasza przyszła żona. I to tak, są idealne ale też takie. Oświadczyny trochę w waszym wydaniu. Ona ma się czuć dobrze i bezpiecznie. Ma się czuć wystarczająca. Chyba to jest dobre słowo. Tak, ale też wyjątkowa, nie? I ja też myślę, że to jest to, czego chce przyszła żona, ale to jest też to, na co ty się możesz zdobyć. To znaczy myślę, że jeżeli oświadczyny byłyby czymś, co jest zupełnie inaczej, pomysł na oświadczyny, tak? Byłyby czymś, co jest zupełnie w waszym wykonaniu, gdzieś przekraczające jakieś wasze wyobrażenie, granice czy możliwości, no to tego nie róbcie, tak? To zróbcie to tak, żebyście też wy się z tym czuli okej, okay, nie? Bo to są zawsze dwie strony i okej, okay, tutaj mówimy o kobiecie, ale tak naprawdę to jest też w tym rola mężczyzny i sprawdzian mężczyzny, jasne, w jakimś sensie na pewno. Ale też właśnie, to jest cała historia, która mówi kocham cię. To znaczy ja cię będę w taki sposób traktował, ja będę dla ciebie taki. Nie? To jest niepowiedziane, ale jeżeli to, nie wiem, forma bardzo zablokuje, no to nam te niewypowiedziane treści bardzo istotne po prostu z tego umykają. Tak, choć na przykład, nie wiem, jak poznaliście się wspinając się na 7-tysięcznik i chcesz się oświadczyć skacząc ze spadochronu, to proszę bardzo, ale bo może to będzie wasze, nie? Tak też może być. Ważne, żeby znaleźć taki złoty środek, nie? Żeby to nie było przesadzone, a było ważne dla was obojga. Tak. I żeby to naprawdę ten sam moment był ważny, ale też droga do tego momentu była ważna. Tak. Nie, bo to się pamięta później. No i czego wam życzymy? Życzymy wam odwagi do tego, żebyście podejmowali decyzję o małżeństwie, to po pierwsze. Żebyście na serio traktowali relacje, ale też... właśnie... Byście panowie, tak, powiem tak może gruboskórnie, ale mieli jaja w tym, no, po prostu. Ale ja się zgadzam, jakby odwagi. Macie kochać i walczyć, nie? Nie tylko kochać i nie tylko walczyć, także do dzieła. Bądźcie blisko. No i co? I kochajcie.